stopniowa miesięcznica katastrofy. Nie sposób w tym czasie nie wspomnieć o pustych miejscach przy świątecznych stołach w wielu polskich rodzinach. Nie chodzi mi o puste miejsca w wyniku naturalnych śmierci. Z tymi stratami musimy żyć, do tych przywykliśmy. Ale szczególnie bolą te straty, które zadali nam albo nasi wrogowie, albo często w bratobójczej walce polegli nasi bliscy za wolną Polskę. Tak działo się w PRL-u, w Poznaniu, na Wybrzeżu, na Śląsku i w wielu miejscach, których nawet rzadko historia odnotowuje. Tak stało się też nad Smoleńskiem 10 kwietnia, tamtego 10 kwietnia. Tamci nasi przywódcy polegli za wolną Polskę. I dzisiaj ich rodziny będą przeżywały święta bez nich. To smutne. To pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy wrażliwi na cios. To, co się stało w Smoleńsku, nazywane jest często dekapitacją naszego narodu, odcięciem mu głowy, pozbawieniem nas elity. Widać to po jakości polityki, nawet polityki prawicowej, jak bardzo brakuje tych ludzi, których tam zabrano nam, którzy tam polegli. Ale wspominając tę katastrofę, musimy również pamiętać, że polskość to nie tylko elita. Polskość to nie tylko politycy, przywódcy czy inne wybitne osobistości. Polityków, jak wiemy, można zastraszyć, można zaszantażować, można przekupić, a można w ostateczności zgładzić. Ale w naszym hymnie śpiewamy, że jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Warto zadać sobie pytanie, co jest gwarantem trwania polskości. I odpowiedź jest bardzo prozaiczna. Polskość trwa w milionach polskich domów. Polskość trwa w milionach polskich rodzin. To tam, jeśli nadal będzie istniała, będą wychowywane nowe pokolenia polskich polityków, polskich profesorów, polskich przedsiębiorców, polskich żołnierzy, tych, którzy będą walczyć o wolną Polskę. Dlatego też, jak widać, zadanie stoi przed każdym z nas. Każdy z nas jest członkiem jakiejś polskiej rodziny. Mamy dzieci, wnuki, mamy rodziców, dziadków, braci, siostry, wujków. To jest polska rodzina i niedługo z nimi się spotkamy. Dlatego w tej walce o wolną Polskę każdy z nas ma bardzo konkretne zadanie. I to niezależnie, czy jesteśmy młodzi, czy starzy. Naszym zadaniem, jednym z najważniejszych zadań w walce o wolną Polskę, jest odtoczyć czcią i ochroną polską rodzinę, swoją rodzinę. Wiemy, że z polską rodziną obecnie nie jest dobrze. Wiemy to niestety też z własnego przykładu, z własnych niekiedy życiowych dramatów. Wiemy, że często nie ma tu z nami naszych dzieci. Wiemy, że nasza młodzież została skradziona przez obcą Polsce ideologię. Ale musimy też pamiętać, że po części jest to nasza wina. Po części jest to nasza wina. Dlatego najbliższe święta potraktujmy jako zadanie,
jako zadanie przeciwstawienia się temu. Ale nie chodzi o to, by kolejny raz próbować przekonać naszych bliskich do naszych poglądów politycznych. Oni wiedzą, jakie one są. Jeśli się z nimi nie zgadzają, mają nas dosyć i reagują często na nasze przekonywanie alergicznie. Często w związku z tym jest więcej rozdarć, bólu niż jakiegokolwiek pożytku. Dlatego spróbujmy zastosować inną metodę. Polska rodzina zawsze słynęła z miłości, z ciepła i z bliskich więzi między ludźmi. To tam chronili się w czasie powstań, w czasie różnych narodowych zawieruch czy okresu smutku i rozpaczy. To tam tlił się ten żar bliskich więzi, miłości do siebie i miłości do Polski. Spróbujmy w tych najbliższych świętach właśnie na tym się skupić, by spojrzeć na naszych bliskich, nie patrząc na ich poglądy polityczne czy ich przekonania, ale otoczyć ich bliskością i ciepłem, dlatego że są naszymi dziećmi, braćmi, rodzicami, wujkami, stryjkami. Otoczyć ich ciepłem i miłością, dlatego że są Polakami, choć może zagubionymi. Ta miłość, te bliskie więzi, to ciepło, które możemy im okazać, ma ogromnie mocną siłę perswazji. Dlatego właśnie takich świąt Państwu życzę. Jeśli ten bój w rodzinach, w polskich domach o Polskę wygramy, to ci, co płaczą dzisiaj po stracie tej elity nad Smoleńskiem, znajdą pociechę, że w polskich domach dalej trwa wolna Polska.